jedno z najbardziej wstrząsających wyznań wierzącej niewiary, tak to nazwę, usłyszałem wiele lat temu z ust 17-latki, która powiedziała: ojcze, tak bardzo pragnę, aby on był. To był czas, kiedy ta dziewczyna nie umiała powiedzieć wierzę, a zarazem pod tą jej niewiarą kryło się tak głębokie pragnienie Boga. Tak głębokie, tak niesamowicie pociągające dla ludzi z zewnątrz pragnienie, aby on był. Dziś spotykamy świętego Tomasza, który ma w sobie niewiarę. Ale ta niewiara, widać, że ona jest taka dramatyczna, że to jest człowiek, który nie chce zgodzić się na powierzchowność. To jest człowiek, który zarazem bardzo gorąco pragnie, aby rzeczywiście ten Jezus, za którym poszedł, nie skończył na krzyżu, żeby krzyż nie był ostatnim słowem, które tam się wydarzyło. Jak gorąca potrafi być niewiara. Nie obrażajmy się na ludzi niewierzących. Może właśnie postawmy pytanie, co się kryje pod tą niewiarą. Również w sobie samym mogę odnaleźć niewiarę, gorącą niewiarę i zapytać, co ona mi mówi, jaką tęsknotę skrywa ta moja gorąca niewiara.